Słuchajcie, to jest wyjątkowy odcinek z tego powodu, że ten odcinek rozpoczyna tak naprawdę pewną serię odcinków, które będziecie mogli oglądać, no, nie na tym kanale. Z tego powodu, że jak wiecie, zapowiadałem, że wrócę na mój kanał Filip Szczypka, gdzie robiłem vlogi i tak dalej. Teraz wrócimy tam, ale troszkę na innej zasadzie będziemy tam robić lifestyle, ale niekoniecznie będzie to lifestyle dotyczący chodzenia z kamerą gdzieś na zewnątrz, czy robienia w terenie, chociaż również, ale będziemy sobie również robić serię, którą zobaczycie właśnie dzisiaj na tym kanale. Wrzucam tak to dla testu, zobaczymy co się wydarzy i oczywiście następne odcinki z tego, co dzisiaj będziemy robić, będziecie mogli zobaczyć na kanale Filip Szczypka. Jak często to będzie się pojawiać tam, szczerze mówiąc nie wiem, ale to zobaczymy, wyjdzie w praniu. I co to będzie, bo pewnie jesteście ciekawi. No jak wiecie, dosyć dawno założyłem Discorda dla widzów. Nazywał się na początku to Ściki Szczypsona, ale aktualnie nazywa się Hołota Szczypsona. Ja nie wiem, czy to będzie ostateczna nazwa, czy my jej nie zmienimy, nie wiem, to się wszystko tak naprawdę okaże. Od jakiegoś czasu jest tam zakładka, która nazywa się zakładką Memy. Jest również zakładka, która nazywa się Fanarty i powstała nowa zakładka, która nazywa się TikToki. I właśnie w te trzy zakładki no was najbardziej zachęcam, żebyście poszli i dołączyli na tego Discorda, link jest oczywiście w opisie. Z tego powodu, że z tego będziemy robić content. Będę mógł przeglądać wasze memy, będę mógł przeglądać wasze TikToki, będę mógł przeglądać wasze fanarty. I to wszystko będzie się działo właśnie na kanale Filip Szczypka, więc jeżeli chcecie mi coś wysłać, a dotychczas nie mogliście, albo chcieliście wysłać mi na, nie wiem, na Instagramie, a po prostu nie odpisywałem, bo miałem tego masę, to teraz możecie po prostu to zrobić na Discordzie i możecie się pojawić nawet na odcinku. Dzisiaj wyjątkowo nie poproszę was o to, żebyście zasubskrybowali ten kanał, bo poproszę was o to, żebyście zasubskrybowali tamten drugi kanał. Link jest w opisie, tam możecie wbić i zobaczyć po prostu, co tam się dzieje i, znaczy aktualnie nic się nie dzieje, jak widzicie ten film, bo dopiero film się pojawi. Chociaż wydaje mi się, wiecie co, dobra, nagram dwa odcinki z tego, teraz nagram dwa odcinki i ten drugi odcinek, jak oglądacie ten odcinek, już jest na tamtym kanale i możecie po prostu tam pójść i zobaczyć. Więc to jest zachęta dla was, żebyście w tym momencie poszli tam po prostu i zobaczyli, co się dzieje. Tam jest właśnie pierwszy odcinek właśnie z przeglądania tej grupki. Zachęcam, możecie wbić, będzie mi miło. A ja przechodzę do tego, żeby przejrzeć tą grupkę i zobaczyć, co tu się na niej kryje, bo kryją się naprawdę różne ciekawe rzeczy. Bo ja już dawno zapomniałem w ogóle o tym Discordzie. Aktualnie na Discordzie nas jest 3353 osoby, więc to jest w sumie dosyć sporo. Online aktualnie jest 86, rekordowo online było 482, no i rozdaliśmy 97 banów. Myślę, że odkąd będziemy przeglądać tą grupkę, tych banów rozdamy troszkę więcej, ale to się wszystko okaże. W każdym razie przechodząc do naszej ulubionej sekty, czyli... sekty? Sekcji. Przechodząc do naszej ulubionej sekcji, właśnie memy, TikToki, fanarty, przejdźmy sobie na początku może kilka fanarcików sobie zobaczmy, co tutaj mamy. Więc uwaga, mamy tak, mamy tutaj, jestem tostem się ktoś nazywa, piękny mój skin narysowany. Ej, to jest fajne, bo tu wyglądam jak ja, tylko jeszcze na starym fotelu, mam teraz inny. Rysunek, który powstał, no tak skurczę, pół roku temu chyba. Tu jestem ja z moim psem, dlaczego ja mam jakąś rękawicę tutaj i dlaczego ja mam jakieś skustomizowane maseczki? Ja w ogóle nie miałem maseczki na tym zdjęciu. Potrzebujemy większych fanartów, lepszych jakichś, takich wiecie, takich... O! Ten jest super, ten jest świetny. Dobra, wiecie co? Ten jest póki co najlepszy z wszystkich, które widziałem. Ale dobra, to wygląda kozak, naprawdę. Tu mój skin z Minecraft, tą bluzą i moja twarz jakby zamiast mojej twarzy to... Bardzo fajne, podoba mi się. Nie rozumiem tego mema, ale chcecie jogurt naturalny z moją twarzą. Dobra, przejrzeliśmy kilka tych fanarcików. Oczywiście będę ich przeglądać więcej, jeżeli będzie ich tam więcej, więc po prostu pójdźcie i doślijcie teraz na wszystko. Już nie będę aż tak bardzo cofał, bo tych fanartów się tam uzbierało z mega długiego okresu czasu. Jak widzicie, TikToków jeszcze żadnych nie ma z tego powodu, że tą sekcję stworzyłem dopiero przed chwilą. Więc przejdźmy od razu sobie do memów. Trzeba się pośmiać. Szczypson, chcesz... kiełbasę? No, to będzie ciężki odcinek. Shrek 2001, Facebook 2004, przypadek nie sądzę. Ej, okej! Okay. To jest ciekawe, naprawdę, że żeby Facebook wzorował się na tym, to jest naprawdę mega podobne. Każdy na konferencji High League... Prawda! Ja oglądałem konferencję High League'a i czekałem do samego końca, aż się pojawi Chux i się nie pojawił. Nigdy mi tak smutno nie było jak wtedy. Do jakichś najlepszych odpowiedzi na sprawdzianach, czy coś. Nie wiem, czy to dasz do jakiegoś odcinka, ale to autentyk ze szkolnego komputera. Skate Pro S. Spierdalaj chuju zajebany i oddawaj pieniądze za las, też ma to pierdolona, ty zamiały ogórku. Okej. Okay. Kiedy ta jedna typiara się wywali. No, to bardzo niemiłe akurat się śmiać, jak ktoś się wywróci, więc ja nie wiem, dlaczego się z takich rzeczy śmiejemy. Ale a propos śmiania, możecie wbić na mojego TikToka, ponieważ tam wrzucam oczywiście sobie TikToki, są różne fajne, więc możecie wbić, link jest oczywiście w opisie, pozdro. Weekend, oczekiwania versus rzeczywistość. Powiem tak, ja na szczęście jestem w takiej dobrej sytuacji, że jeszcze mieszkam w domu rodzinnym, więc mam kochaną mamusię, która po prostu pranie robi, ale no to jest przykre życie chyba dorosłego człowieka. Gdy rodziców nie ma w domu, ty starszy brat. A nie mam starszego brata, nie wiem jak to jest mieć starszego brata i ja tak mojemu bratu nie robię. Ja jestem tym starszym bratem i
Nie, ja tak nie robię młodszemu. No pewnie dlatego, że wyjechał do szkoły w sumie w Warszawie, więc no może dlatego. Co jest przyczyną zawału serca? Cholesterol, pasat sąsiada, nadciśnienie, papierosy. B. Fakty. Człowieki mają ogień i żarcie. Podejdę, co się może stać? 10 tysięcy lat później. Najlepsza decyzja w życiu. Okej. Okay. Za nieśmiertelność płaci się nosem. Nie rozumiem tego żartu, szczerze mówiąc, ale nie wiem. Kiedy chcesz przez całą noc ściągnąć grę, która zajmuje ponad 100 gigabajtów, a wstając rano zauważasz wiadomość, kliknij tutaj, aby raz... Nie. Jak można pójść spać, nie będąc pewnym, że się to pobiera? Kiedy w końcu znajdziesz item, którego szukałeś, nagle okazuje się, że można znaleźć go wszędzie w całej grze. Prawda. Ja grałem sobie na tym, jak to się nazywało, na modyfikacjach w Minecrafcie, które dodawały różne rudy i ja po prostu jak pierwszy raz grałem, to wchodzę na tego Minecrafta, odpalam to, wchodzę do jakiejś kopalni, patrzę, o jakie rudy, a później okazało się, że one są nic warte. I mi smutno trochę było. Za czym kolejka ta stoi? Klopsiki za 1 zł. O, fakty. Ja wiem, że są klopsiki w IKEA, ale nigdy ich nie jadłem, szczerze mówiąc. Ja w ogóle rzadko kiedy, znaczy nie pamiętam, może na palcach jednej ręki byłem w stanie policzyć, ile ja razy na obiedzie w IKEA byłem. Całkiem fajne to jest, że tam jest jakaś kuchnia i że można sobie, prawda, coś zjeść. To jest miłe. Idziesz sobie, szukasz, wydajesz ogromne pieniądze na meble, a później idziesz jeszcze wydać ogromne pieniądze na jedzenie. No i fajnie. Ja śpiewający podczas lekcji z włączonym mikrofonem, typek, co miał słuchawki na maksa, nauczyciel, który właśnie wszedł na grupę, jakiś typek, co wszedł tu przez przypadek. Nieśmieszne. Papier w domu, papier w szkole. No, nie do końca tak było. A jedwabny dotyk to jest w ogóle klątwa uwiązania, klątwa Tak, to klątwa znikania jest prawdą. To prawda akurat. No to tak, bo ten mem się zgadza, to zdecydowanie. Tego papieru to tam nigdy nie było. Jeżeli ktoś kiedykolwiek widział papier toaletowy w toalecie w szkolnej, to zazdroszczę. Ja, który gram sobie na komputerze, prace domowe, o których zapomniałem. No, to prawda. Ja na szczęście już nie muszę o tym myśleć, bo nie chodzę do szkoły, ale to prawda. Było coś, to jest taki typowy system chodzenia do szkoły. Jest niedziela, czujesz się świetnie, jest po prostu piękny dzień. Możesz po prostu robisz wszystko, co chcesz, nie? I czujesz się spokojny, bo po prostu wolny dzień. Wstałeś rano, nic nie masz do roboty, jest chillera totalna. Wybierasz sobie kawkę, jesz sobie śniadanie, jesz sobie obiad. Przychodzi godzina 22, grasz sobie na komputerze, nagle trzeba pójść spać, bo jest godzina 24. Kładziesz się do łóżka i w tym momencie przypominasz sobie, że wypracowanie z polskiego było. No i koniec. I tak się kończy niedziela zawsze. Tak się, przynajmniej u mnie się tak kończyła za każdym razem. Ale i tak nigdy nie robiłem tego wypracowania. Jestem kaczką, rzuć chleb, please. Gołąb rzeczny jest niebezpieczny, pamiętajcie. Tłusty czwartek nadszedł, energię pączków wyczuwam. Ej, kurczę, kiedy jest tłusty czwartek? To gdzieś jest jakoś tak chyba w lutym mi się kojarzy. Kurczę, aż sprawdzę. 24 lutego, no dobrze myślałem, kurczę. Tłusty czwartek to jest chyba jedno z moich ulubionych świąt w ciągu roku, bo no co, ja lubię Boże Narodzenie, ale to chyba każdy lubi. No i uważam, że tłusty czwartek jest tuż potem, nie? Możesz zjeść pączków ile chcesz, jest jakiś fajny klimat. Ja lubię zawsze tłuste czwartki i zawsze jem sobie pączka. Jest miło. Myślę, że jesteś ładny, dzięki. Chciałbym, żeby było coś pomiędzy nami. Ja też, naprawdę. Na przykład co? Mur. To było smutne. Mówiąc, że Harry Potter jest czarodziejem, ale to SpongeBob potrafi rozpalić ognisko na dnie oceanu. Fakty. Najlepsze. O kurde, ale Najman fajny. Sprzątanie domu bez muzyki z muzyką. Fakty. Ej, ja nie potrafię sprzątać domu bez muzyki. Przysięgam. Ja nawet jak odkurzam, to sobie słuchawki zakładam na uszy i tak osę. Chodzę i... A później mama narzeka, że jest źle odkurzone, no ale trudno, ja nie umiem odkurzać. Maseczka, o której marzy większość z nas. Ej, to jest dobre, taka maseczka byłaby całkiem ciekawa. Jasiu przychodzi do domu i mówi do mamy, mamo, dostałem 5 w szkole. Mama, naprawdę? Jasiu, tak, 2 z matematyki, 2 z historii, 1 z polskiego. Dobrze, że ktoś tu napisał 2 + 2 + 1 równa się 5, bo nie ogarnąłbym, naprawdę. O Boże, złote. Kiedy będąc w domu rodziców swojej dziewczyny, ripostujesz jej młodszego brata tekstem czary, Mary, Hocus Pocus, twoja stara to Ford Focus. Moja dziewczyna, ja, jej ojciec, siostra, jej matka, jej brat. To jest nawet śmieszny mem. Dobra, widzowie, kończymy ten odcinek, bo muszę coś zostawić sobie na następny, chociaż widzę, że tu tak jest średnio z tymi mamy, ja tak dosyć sporo musiałem poprzeskrolować, więc po prostu liczę na to, że po tym odcinku pójdziecie i dowalicie tam takich memów, ale wszystkich, nie tylko dotyczących mnie, ale ogólnie dotyczących całego świata memów, dodajcie i po prostu będziemy się śmiać, możecie też wysłać TikToki, jakieś ze mną, jakieś nie ze mną, jakieś śmieszne TikToki, wszystko co chcecie, po prostu tam są 3 zakładki dla was, które możecie w pełni wykorzystać, fanarty, TikToki i memy, tam was serdecznie zapraszam, a ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku. Następny odcinek tego typu pojawi się już na kanale Filip Szczypka. No a jutro widzimy się na normalnym gamingu. Tyle, pozdro.